Matura informatyka rozszerzona 2020. Zadanie szóste, statek. Zadanie analityczne, które zwykle wykonuje się w arkuszu kalkulacyjnym. Film z zamówieniem wrzucamy oczywiście na stronę maturainformatyka.buzinfo.pl. Zadanie analizuje załadunki i wyładunki, załadunek, wyładunek statku Kormoran, który pływał pomiędzy różnymi portami Morza Śródziemnego. Tu mamy port oraz datę, kiedy następowały załadunki lub wyładunki towaru, ile ton zostało załadowane, wyładowane i jaka była cena za tonę. Należy zaimportować dane do arkusza kalkulacyjnego i odpowiedzieć na następujące polecenia. Zajmijmy się może importem. Statek TXT, Ctrl A, Ctrl C. Przechodzimy do arkusza. Ctrl V. Pilnujemy oczywiście separatorów po to, żeby właściwe dane wskoczyły do właściwych kolumn i musimy jeszcze przypilnować, żeby liczby były zinterpretowane jako liczby. Oczywiście data także jest liczbą. Domyślnie każdy arkusz kalkulacyjny liczby wyrównuje do prawej strony komórki i dzięki temu widzimy, że to jest liczba, a to jest wyrównane do lewej strony komórki i to, a zatem te trzy kolumny to są teksty, a te trzy kolumny to są liczby. Przejdźmy do rozwiązania zadań. Podpunkt pierwszy. Podaj, który towar był ładowany na statek najwięcej razy i jaka była łączna masa tych załadunków. Najłatwiej poprzestawiać sobie dane w tej tabeli tabelą przestawną. Przypominam, że w arkuszu Excel tabele przestawne z obszaru właściwego wstawia się poprzez menu wstawianie i tabela przestawna, po czym wypełnia się cztery pola. My w kalku musimy to wybrać z menu dane, tabela przestawna, OK. I również mamy do wypełnienia te cztery pola z tych kolumn, które były dostępne w tabeli źródłowej. Co my chcemy pogrupować? My chcemy pogrupować nasze towary. Musimy sprawdzić, który to towar. I policzyć, ile razy był załadowany lub wyładowany. Zatem załadunek i wyładunek damy sobie do pola filtrów. Pola stron to inaczej filtry. Tu wybierzemy tylko i wyłącznie załadunki. Następnie zliczymy, nie sumujemy, tylko zliczymy, ile tych załadunków było, a oprócz tego policzymy dla nich, ile w sumie ton było załadowane. OK. Tu musimy w tym filtrze oczywiście teraz wybrać tylko załadunek. Moglibyśmy, ponieważ jest tylko 5 towarów, tylko optycznie sprawdzić, których załadunków było najwięcej, 32T4, ale możemy to oczywiście też posortować opcje i posortujmy po zliczaniu, bo to miało być kryterium, najwięcej załadunków. OK. I widzimy, że najwięcej załadunków, tylko ja zrobiłem rosnąco zamiast malejąco, najwięcej załadunków towar czwarty, 32 i 905 ton, co jest poprawną odpowiedzią. Towar czwarty, 905 ton. Podpunkt 6.2. Podaj, ile było kursów, w których statek spędził więcej niż 20 pełnych dni na morzu. Co to znaczy? Jeśli 10 wychodził w morze, a 16 zawijał do portu, to znaczy, że pełnych dni na morzu było tylko 5, od 11 do 15 włącznie. Jeśli odejmę tę datę od tej daty, odwrotnie, tę datę od tej daty, to wyjdzie mi 6. Muszę w związku z tym od naszej różnicy między datami odjąć jeszcze jeden dzień i wyjdzie mi ilość pełnych dni na morzu. Dni na morzu to jest oczywiście różnica między kolejnymi datami. Ta data minus poprzednia data. Tu będzie błąd, bo tutaj nie mam daty, ale już przy kopiowaniu w dół będziemy liczyć zawsze następna data minus poprzednia i już będzie wszystko dobrze. I odejmujemy jeszcze minus 1. Tu, tak jak mówiłem, jest błąd, to mnie przeszkadza, a tu już są poprawne wyliczenia, ale niestety w formacie daty, a ja chcę tu po prostu liczbę dni, więc muszę zamienić format na liczbowy. O, to jest to, czego szukam. To jest ta sama data, więc różnica 0 minus 1
ten korygujący ilość pewnych dni na morzu. A interesują mnie liczby dodatnie, bo to są tak naprawdę rejsy. I wszystkie powyżej 20 muszę policzyć. Więc najlepiej funkcją równa się licz, jeżeli z tego obszaru, o, dotąd, i jeszcze uzupełnimy o warunek, większe od 20. I takich dni, może sobie podświetlmy to, było 22, co zweryfikujemy. Rzeczywiście poprawne rozwiązanie. Podpunkt trzeci. W dniach konkretnych w 2016 i 2018, wybranych przez tworzących zadanie, statek nie zawijał do portu. Dla każdego z tych dni podaj rodzaj i liczbę ton towaru, którego było najwięcej na statku oraz tego, którego było najmniej na statku, z wyjątkiem takich, których w ogóle nie było. Oznacza to, że trzeba wykonać pełną symulację kolejnych załadunków i wyładunków wszystkich towarów w kolejnych portach. I tak to zrobimy. Ponieważ już przygotowałem tu dla wszystkich towarów kolejne kolumny, ponieważ jednak załadunek i wyładunek to jest albo dodawanie tego towaru, tej ilości towaru, albo odejmowanie, to zamienimy sobie ZW na załadunek plus 1, a wyładunek minus 1. Będziemy go wtedy wyładowywać po prostu mnożąc przez konkretną wartość. Czyli jeżeli ta komórka jest równa załadunek, to wtedy 1, a w przeciwnym wypadku minus 1. I to będzie dość duże usprawnienie w kolejnym wzorze. I widzimy tu, gdzie wyładunek, tam będziemy odejmować. I dla pierwszego towaru równa się. Musimy najpierw sprawdzić, czy to jest ten towar. Jeżeli towar, który jest właśnie ładowany, czy wyładowany, czy ja podałem tutaj nawias? Nie. Jeszcze raz. Nawias. I teraz tak. Jeżeli ten towar jest różny od tej nazwy kolumny, czyli jeżeli T1 różny T4, rzeczywiście, to wtedy nic nie zmieniam w tej komórce, tylko przypisuję to, co mamy wyżej. Oczywiście tu na początek tytuły kolumn się pojawią, ale potem już wskoczymy w liczby. Czyli po prostu ta komórka I1. W przeciwnym jednak wypadku chodzi właśnie o ten towar i co trzeba zrobić? Trzeba dodać do poprzedniej wartości to, co zostało załadowane lub wyładowane. Przy czym, ponieważ symbol plus, jeżeli tutaj nie ma liczb, powoduje błąd, użyjemy funkcji suma. W przeciwnym razie suma I1, czyli poprzednia, to co było poprzednio, oraz ilość ton, czyli E2, razy i teraz załadunek lub wyładunek, czyli razy H2. I w tym momencie nie musimy się martwić, czy to jest załadunek, czy wyładunek. Odpowiednio dodamy albo odejmiemy. No i oczywiście domykamy nawias. To wszystko byłoby już dobrze, gdyby nie to, że chcę to skopiować teraz w dół i skopiować teraz też na pozostałe towary. Muszę teraz opatrzyć ten wzór dolarami. No to co? Ponieważ najpierw jest C2, czyli ta komórka. Ta komórka, jak będę tutaj ciągnął w bok, nie może mi się zmieniać, ale jak będę ciągnął w dół, to ma mi się zmieniać na kolejne towary, ta komórka, no to muszę przed C dać dolara. Dalej. I to jest I1, czyli ta nazwa komórki. Jak będę ciągnął w bok, to ma mi się zmieniać z T1 na T2, na T3, na kolejne towary, ale jak będę ciągnął w dół, to cały czas ma być nazwą tego towaru, czyli nie mogę w dół tego zmieniać, czyli tutaj dolar przed cyfrą. Dalej, jeżeli tak, to wtedy co? Przepisuję wartość poprzednią. Teraz jeżeli ciągnę w dół, to oczywiście mi się zmienia, jeżeli ciągnę na sąsiednie towary, to też mi się zmienia. Zostaje samo I1. W przeciwnym wypadku muszę zsumować to, co było poprzednio, czyli I1, znowu tak samo bez zmian. I teraz tak, E2,
to jest ta komórka, w dół mogę ją ciągnąć, natomiast w bok na kolejne towary nie może mi się zmieniać, bo to jest ciągle ta sama kolumna ilości ton. Więc przed E dolara dajemy i tutaj przed H, H to jest ta komórka, też w dół ma mi się zmieniać na jedynki minus jedynki, natomiast w bok nie ma mi się zmieniać, bo to jest ciągle ta sama kolumna, która załatwia wszystkie towary, więc tutaj też przed H dajemy dolara. Bardzo ciekawy wzór, ale za to tylko jeden. No i teraz spróbujmy go po pierwsze pociągnąć tu na wszystkie towary. Bo tu już widzimy, że tu gdzie był załadunek tego towaru, to już mi się trójeczka pojawiła. Ciągniemy, kopiujemy w dół. I tu gdzie był pierwszy załadunek towaru trzeciego, pierwszy towar, te trzy ładujemy tutaj, 43, w porządku. Wyładowaliśmy 43, ok. Tak? Dobrze mówię? 43 wyładunku. Te trzy, gdzie mam jeszcze te trzy? Tutaj załadunek, znowu 32 i potem kolejny załadunek i widzimy, że nam sumuje do 57. Wygląda na to, że to działa poprawnie. Teraz musimy znaleźć wartość, spójrzmy do treści zadania, wartość maksymalną w konkretnych dniach. No to lecimy do konkretnych dni. Sprawdźmy zatem. 1 luty 2016 to jest data pomiędzy tymi wierszami, to znaczy, że musimy uwzględnić ostatni, w tym wypadku, załadunek. I to jest T2 48 i T4 minimalna wartość 24. Podobnie idziemy do 2018 roku, też tutaj już zaznaczyłem. Miała to być data 1 sierpnia, czyli pomiędzy tymi datami uwzględniamy ostatni znowu załadunek i T1 3, a T5 125. Podpunkt czwarty. Sporządź wykres przedstawiający, ile załadowano i wyładowano towaru T5 w każdym miesiącu. Zatem pogrupujemy po miesiącach. Od początku do końca naszej tabelki, to jest pełny zakres danych. Załadunek, wyładunek w osobnej kolumnie. Jest to wykres kolumnowy. Pamiętaj o opisaniu wykresu. Musimy sobie przygotować dane do takiego wykresu, najlepiej tabelą przestawną z naszej tabeli głównej. Będziemy grupować po datach. Jakie towary? Tylko towar T5, a zatem wyfiltrujemy go sobie, pola stron, czyli pola filtrów, do towaru T5 tylko. I będziemy sumować tony, ale osobno dla załadunku i wyładunku. Dajmy to do kolumn, żebyśmy mieli w osobnej kolumnie załadunek i w osobnej wyładunek. OK. Wyfiltrujmy oczywiście tylko towar T5. W porządku. I teraz należy to pogrupować miesiącami. W Excelu to prawy klawisz i tutaj bym miał możliwość grupowania. Natomiast tu musimy kliknąć na tę kolumnę. Dane i grupuj. Czyli widzę, że klawisz F12 też mógłby zadziałać. I proszę bardzo, domyślnie właśnie miesiącami. Tylko to jeszcze nie będzie to, o co nam chodzi. Dlaczego? Ponieważ styczeń zgrupował się do jednego wiersza, a zatem styczeń z 2016, z 2017 i styczeń z 2018 został tutaj zsumowany. Nie o to nam chodzi. Jeszcze raz, F12 i musimy grupować i po latach, i po miesiącach. I teraz widzimy, że jest OK. Możemy robić z tego wykres. Ja jednak nie lubię robić wykresu z tabeli przestawnej. Wolę sobie te dane skopiować. Opiszmy, to będzie rok, miesiąc, wyładunek, załadunek. I teraz już możemy z tego obszaru, zaznaczmy go najpierw, stworzyć wykres. Wykres kolumnowy jest domyślny. Obszary, po to zaznaczaliśmy, żeby teraz wszystko było domyślne. Pierwszy wiersz jako etykieta, przed chwilą ją wprowadzaliśmy. Dalej, tytuł wykresu. Towar T5 w tonach. O, taki roboczy tytuł. Oś X to jest oczywiście jakiś okres czasu, natomiast oś Y to są właśnie tony. I możemy taki wykres utworzyć. Myślę, że wszystko jest dobrze. Spójrzmy, tutaj był taki pik, tu była taka dolina i znowu mniejsze lokalne maksimum. Zobaczmy w odpowiedziach. Rzeczywiście tak jest.
Tu jest ta dolina i kolejne lokalne maksimum. Uzyskaliśmy to, co się należało. Podpunkt 5. Kapitan przy załadunku płacił za towar, a przy wyładunku otrzymywał za niego zapłatę. Na początku miał 500 000 talerów. Należy wykonać symulację i powiedzieć, ile talerów miał na koniec, po wszystkich operacjach. Dodatkowo należy znaleźć dzień, w którym po wypłynięciu z portu stan kasy kapitana był największy. Czyli musimy w tej symulacji znaleźć maksimum, ale nie maksimum globalne, bo może być taka sytuacja, że sprzedał coś, czyli miał w tym momencie najwięcej, a potem jeszcze przed wypłynięciem z portu dokonał zakupu. Musimy podać tę kwotę właśnie po wypłynięciu z portu. Jak tu musieliśmy właśnie takiego dziwnego maksimum szukać, tak tu musimy znaleźć minimum, bo podaj ile minimum talerów powinien mieć kapitan przed pierwszym rejsem. Czyli ile powinien mieć tychże talerów, żeby w pewnym momencie nie mieć mniej niż zero. Szukamy zatem minimum, ale nie na koniec dnia po wypłynięciu, tylko ogólnie globalnego minimum tejże symulacji. Nasz kapitan dysponował na początkiem 500 000 talerów. Po tej operacji musiał odjąć za 3 tony, ponieważ załadował, czyli zakupił, po 80. No to równa się poprzednia kwota minus ilość ton razy cena za tonę. Ponieważ ładował, możemy to odjąć. Jak będzie wyładowywał, to trzeba będzie mu zapłacić tę wartość. W związku z tym powinien otrzymać te pieniądze. Trzeba będzie dodać. Wymnóżmy to zatem przez nasz parametr załadunek-wyładunek 1, a przy wyładunku minus 1. Wtedy zmieni nam się tutaj znak na plus. A zatem razy i nasz parametr załadunek-wyładunek. Tym prostym trikiem mamy całą symulację załatwioną. Proszę zauważyć, że tutaj, gdzie był wyładunek, tutaj kwota wzrosła w stosunku do poprzedniej, no bo dodaliśmy ten iloczyn. Cena razy ilość ton. Jednym z pytań było, ile będzie posiadał kapitan na koniec rejsów. I to jest ta kwota. Innym z kolei było, jaka była maksymalna kwota na koniec dnia, czyli po wypłynięciu z portu. Maksimum dnia policzymy w tej kolumnie, równa się, jeżeli ten dzień był różny od kolejnego dnia, to znaczy, że była to ostatnia operacja w danym dniu i ta kwota mnie interesuje. W przeciwnym wypadku wyzerujmy ją. I gdzie mamy wartości? Po ostatniej operacji w Algierze, po ostatniej operacji w Tunisie. Musimy znaleźć zatem już tylko maksymalną wartość maksa z tej kolumny. I to jest ta liczba. Natomiast było jeszcze też pytanie o to, jaką minimalną kwotą powinien dysponować kapitan, żeby wszystkie operacje odbyły się prawidłowo, to znaczy, żeby nie wyszedł w pewnym momencie na minus. I to musimy z tej kolumny skorzystać, ponieważ każda operacja tutaj była istotna, a nie tylko załatwienie kontrahentów na koniec dnia. Poszukajmy najpierw minimum z tej kolumny. To jest ta wartość. Jeżeli odejmiemy to od kwoty, którą dysponował na początku, to jest P1 było, czyli te nasze 500 000 minus ta kwota, to wyjdzie nam kwota, którą powinien mieć na początku, żeby w pewnym momencie nie znaleźć się na minusie. Te trzy wartości to są nasze odpowiedzi, co zweryfikujemy. Stan kasy na koniec 545844. Tak jest. Maksymalna kwota dnia 5500079. Tak jest. I minimalna kwota, jaką powinien dysponować kapitan, 6399, to jest dokładnie to. Jeszcze nie mamy sprawdzonego, w którym dniu 8.10.2018 była ta kwota.
Można oczywiście byłoby to sprawdzać ręcznie, ale od czego są tabele przestawne? Przestawmy sobie to. Dane, tabela przestawna, utwórz, OK. I po czym pogrupujemy? Oczywiście po, nie, tutaj nie data, tylko minimum dnia. O. Proszę bardzo. I dobrze by było jeszcze mieć informację, jak, w jakiej to było dacie. Czyli teraz dopiero data. Mamy taką tabelę. W filtrach możemy pozbyć się jedynki i posortować, posortować tym minimum malejąco. Czyli tu mamy tą najwyższą kwotę, a to jest szukana przez nas data, co kończy rozwiązywanie zadania.